Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dzisiejszy Biały Dom to po prostu wstydu nie ma. Administracja Bidena robi kopię Amerykę, kopię swój naród ze wszystkich stron. Najpierw prosili Arabię Saudyjską, żeby mogła zacząć produkować więcej ropy. Arabia Saudyjska powiedziała Ameryce, że Biden może się pocałować psa pod ogon. Później kontaktowali się z Caracas, z Wenezuelą. Wenezueli powiedzieli, że Biden może pocałować psa pod ogon, bo obraża Rosję. No, a w zeszłym tygodniu okazuje się, że Biden chce rozmawiać z Iranem na temat ich broni atomowej, no to Iran powiedział, że będą rozmawiać z Ameryką, ale przez Rosjan. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze eczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I oglądajcie czasami zdemonetyzowane filmiki. No, Ameryka, Stany Zjednoczone i Europa stara się zatrzymać tą krwawy najazd Rosjan na Ukrainę. No ale w tym samym czasie w zasadzie no to kombinuje, co zrobić z Iranem, no i używa Rosji, rosyjskich przedstawicieli do tego, żeby ożywić jakąś tą umowę z 2015 roku, cała umowa nuklearna z Iranem. Za Obamy, Obama wysłał tam ze 2 czy 3 jumbo jety wypełnione beczkami złota i dolarami, no bo to jest kraj muzułmański. Muhammad Obama również uważa, że tam im się te pieniądze należą, no to wysłał im te pieniądze. No i tak w zasadzie tylko powiedział, no dobra chłopaki, ale z tymi bombami, no to troszeczkę musicie być bardziej cicho. I teraz co Rosja patrzy się na Bidena? No po prostu widzi, że to, co administracja Bidena robi, no to teraz spodziewa się kompletnej kapitulacji ze strony zgniłego Zachodu. No nie ma innego punktu widzenia niż właśnie taki, co Rosja robi. No i teraz Lawrow w zeszłym tygodniu, no to powiedział, że potrzebuje na piśmie zapewnienie rządów Stanów Zjednoczonych, że cały ten proces rozmów amerykańsko-irańskich z pomocą Rosjan nie będzie wpływał, pozwoli na to, że wszelakie umowy ekonomiczne, wymiany handlowej, inwestycje, no i techniczno-militarna współpraca z Iranem nie będzie niszczona czy redukowana z tym z państwem islamskim. No, tak Lawrow chce zapewnienia na piśmie. No, dosyć ostro, tak? Cały ten rząd ruski, no banda łobuzów, można powiedzieć, politycznych teraz, współdziała razem. Chiny, Rosja i Iran, cała ta trójka, no już parę razy właśnie wspominałem o tym trójkącie. No i Rosja stara się jakoś wybrnąć, wykorzystać całe te wszystkie sankcje, przez to, że Putin wszedł na Ukrainę. Ale to jest jakiś absurd. To jest jakiś amerykański absurd, że Irańczycy nie chcieli, żeby Amerykanie z nimi dyskutowali, tylko chcieli Rosjan. No ale tak to działa, tak? Takich frajerów z Białego Domu po prostu łatwo jest wykorzystać. No już ta umowa z Wiednia, czy pewne rozmowy z Wiednia były już w zeszłym roku, no ale to jest kontynuacja tego wszystkiego. No Biden mówi, że nie ma żadnego połączenia pomiędzy Iranem
ukraińskimi sankcjami, czy tam sankcjami na Rosję przez Ukrainę. Także te wszystkie sprawy są niezależne od siebie. No i to nie ma wpływu kompletnie na to, że Rosjanie pomagają. No każdy głupek, a mądrzejszy jeszcze bardziej zrozumie, że to wszystko ma że nie ma kompletnie sensu. Rosjanie mówią, że mają wspólny interes z Iranem, żeby Rosjanie mówią, że mają wspólny interes z Ameryką, żeby Iran nigdy nie uzyskał broni atomowej. No już naprawdę Departament Stanu stwierdzał. Departament Stanu stwierdził, że Rosja i Ameryka mają wspólny interes. No jaki to jest wspólny interes? Rosja w czasie tych sankcji swoich czy irańskich to szmuglowali ten olej, szmuglowali najróżniejsze rzeczy, szmuglowali części zamienne do samolotów. No teraz i Rosja potrzebuje te części zamienne do samolotów, no ale to jest to samo, to oni po prostu pomagają sobie nawzajem. Muhammad Obama, no i wiceprezydent Biden, tak? No trzeba pamiętać, że za Bidena, za Obamy Biden był wiceprezydentem, teraz jest prezydentem. No i to właśnie taka sama wpadka w 2015 roku, te wspomniane samoloty wypełnione dolarami i złotem, no to miało to pomóc spowolnieniu tym środkom badawczo-rozwojowym tej całej broni atomowej. No i że Iran to taka nadzieja była islamskiego Obamy, że oni jakoś się uspokoją, zdemokratyzują, zrozumieją. No ale to nic nie spowodowało. To wcale nie spowodowało badań nad bronią nuklearną, nie spowolniło wspomagania terroryzmu na całym świecie. Oni wspomagają Hutis w Jemenie, w Libanie też się tam podłączają, gdzie tylko mogą, to się podłączają. No i zemsta Republiki Islamskiej będzie działała i działa. Donald Trump w 2018 roku po prostu obciął to wszystko, no i na maksa przycisnął te sankcje. Iran już wcześniej w zasadzie naruszał te umowy międzynarodowe, a potem po tych sankcjach Trumpa, no to w ogóle zaczął jeszcze bardziej to osiągać jakieś postępy z czyszczeniem tego uranu. No dużo sprzętu, no to w sumie kupili szczególnie jakieś odśrodkowe mieszalniki, no bo to jest dosyć skomplikowane, żeby ten uran wzbogacić. No a to kupowali tu bardzo często z Europy. Trump ostro ich pogonił. Pogonił właśnie za ten poparcie terrorystów. No a teraz wygląda na to, że Biden, że administracja Bidena po prostu wszystko to z powrotem zlikwiduje, zniesie. No i te wszystkie te ograniczenia dotyczące biznesu nuklearnego, będzie nowa rozmowa, nowe jakieś negocjacje. W 2015 roku Obama przekonywał wszystkich, że cały Zachód, Ameryka, Europa wie dokładnie, co się dzieje w Iranie, gdzie są te laboratoria, gdzie są te magazyny, gdzie są te podziemne schrony, gdzie to wszystko jest chowane. No ale teraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w zeszłym tygodniu powiedzieli właśnie, że no, jednak jest dużo takich miejsc, gdzie
Iran im nie powiedział, nie powie, no i nie wpuści, bo Rafael Grossi powiedział, że w zasadzie nie będzie to rozwiązane. Iran powiedział, że nikogo nie będzie wpuszczać. No to tak było jak z Husseinem. Z Husseinem też wszyscy wiedzieli, że ma mieć, że ma broń masowej zagłady. To jak Organizacja Narodów Zjednoczonych robiła 1959 rezolucję, no i mówiła, przyjedziemy tam za 6 tygodni. No to jak przyjechali za 6 tygodni, to tam znajdowali jakieś kupy piasku i stare rury. No i ONZ mówił, że tam sam piasek i stare rury. No i takich samych debili robią teraz organizacje tą energii atomowej. Także cyrk na kółkach. No skąd taka desperacja? Dlaczego sekretarz stanu Antony Blinken powiedział w zeszłym tygodniu, że cały ten program atomowy Ameryka chce, żeby Iran wsadził to z powrotem do skrzynki. No do jakiej skrzynki? No to nie będzie żadna metalowa skrzynka, to nie będzie drewniana skrzynka, to po prostu będzie pudełko z kartonu i to wszystko się rozwali. No i jeżeli on obiecał, że jeżeli Iran będzie wszystko to spełniał, no to będą pozytywne rzeczy. No ale cała ta umowa w sumie już z Obamą wygasła. No i teraz w 2031 roku i tak Iran będzie miał możliwość kompletnego produkowania broni no dosyć wysokiej mocy, tak, także 2022, 2031, 9 lat, to w sumie szybko przyleci. Ten nowa umowa, no to co? No to znowu amerykański podatnik będzie musiał spłacać miliardy dolarów i Iranowi. No i to co to robi? No te miliardy dolarów z Iranu, no to robią zamieszanie na całym Bliskim Wschodzie. Robią zamieszanie, w zasadzie robią potencjalne niebezpieczeństwo dla Iranu. Minister transportu Pete Buttigieg, no to też jest ciekawostka, to jest facet, który poszedł na macierzyński po tym jak dostał nominację i został ministrem transportu, to Pete Buttigieg, on wychowywał dziecko, które jego mąż w zasadzie spłodził, no też w sumie nie spłodził fizycznie, tylko jego mąż dał spermę, a została jajeczko zapłodnione od kobiety, która nie lubi mężczyzn, można powiedzieć. No i te zapłodnione jajeczko było włożone przez lekarzy do ciała kobiety, która udostępniła swojego ciała jako autobusu. No i po 9 miesiącach urodziła ministrowi transportu dziecko jego męża. No, takich mamy polityków w Ameryce. No ale dostał nominację i przez pierwsze 5 czy 6 miesięcy w ogóle wtedy, kiedy była pandemia, wtedy, kiedy benzyna drożała, no to on był na macierzyńskim, tak? No, nie wiem, czy on się za matkę, no chyba on się za matkę uznaje, no bo w sumie jak mąż dał spermę, no to on nie był, to Buttigieg chyba nie był na ojcowskim, musiał być na macierzyńskim. No ale to Pete Buttigieg, minister transportu, powiedział, że wszystkie opcje są na stole, że wszystkie można rozmowy prowadzone są z Irańczykami dotyczącymi zakupu irańskiej ropy. No, czyli to jest fantastyczne, tak? To jest fantastyczne. Ameryka kupuje ropę z Iranu. Buttigieg nie poleciał na Alaskę, nie poleciał do Luizjany, nie poleciał na Florydę, nie poleciał do Pensylwanii, Biden tak samo nie. Nigdzie oni do swojego kraju amerykańskiego nie polecieli, nie pojechali, się nie wybrali, nie powiedzieli, żeby wszyscy
zaczęli wiercić i wydobywać ropę. Nie. Buttigieg i Biden błagają na kolanach Iran, żeby Ameryka dostawała irański olej. No, co będzie w listopadzie? No, wszyscy wiedzą, wszyscy normalni wiedzą to, co będzie w listopadzie. No, żadna tam umowa z Iranem nie zatrzyma Iranu z tego, żeby mieć całą tą energię nuklearną. No, a Rosja nic z tym nie zrobi, bo im tak samo na tym zależy. No, dwa te kraje w sumie będą pracowały przeciwko Ameryce. No, tyle tylko jest pytanie, dlaczego dzisiejsza administracja również działa przeciwko Ameryce. To jest coś nie tak. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. No widzicie, jaka administracja dzisiejsza jest. No, nienawidzi, komuniści amerykańscy nienawidzą Ameryki. Nienawidzą Alaski, nienawidzą Pensylwanii, nienawidzą Florydy. No, to gdziekolwiek jest, to oni po prostu, komuniści amerykańscy, mówią, że Ameryka to są ćwoki, że to trzeba zmienić Amerykę na coś lepszego. Dlatego na kolanach siedzą przed Wenezuelą, przed Rosją, przed Iranem. Idiotyzm kompletny. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, 56 raz się zapytam, czy naprawdę wiedzieliście, co robicie? No, jeżeli nie wiedzieliście, co robicie, dlaczego nie słuchaliście normalnych? Zdrowia dla normalnych.